Buongiorno. Dzisiaj witamy nietypowo po włosku, ponieważ jesteśmy na samym południu Włoch, w Materze. Miasto niezwykłe, na liście dziedzictwa UNESCO, w którym nakręcono wiele znanych filmów. Zapraszamy dzisiaj na nietypowy odcinek i odkrywanie tego przepięknego miejsca. W poszukiwaniu dobrej pogody zawędrowaliśmy dla odmiany do Włoch. Z Krakowa do Bari leci się 1,5 godziny. Z Bari do Matery jedzie się niecałe 2 godziny pociągiem. Jesteście gotowi na włoskie klimaty? No to ruszamy. Jest wiele pięknie położonych miast we Włoszech. Jednak żadne z nich nie ma tak niezwykłego położenia jak Matera, znajdująca się na samym południu Półwyspu Apenińskiego w regionie Bazylikata. To jedno z najstarszych nieprzerwanie zamieszkanych miast świata. Jego najbardziej malownicze części to Sassi di Matera, położone na stromych zboczach Jaru, na którego dnie płynie rzeka Gravina di Matera. W najgłębszym miejscu Jar ma głębokość 150 metrów. Sassi di Matera, Sasso Caveoso i Sasso Barisano rozdzielone są przez skalną ostrogę z dzielnicą Civita. To tutaj zapewne powstało jeszcze w czasach przedrzymskich miasto Matera. Nazwa może wywodzić się od słowa mata, skupisko skał, greckiego mataia ole, czyli wszystko próżnia w nawiązaniu do głębokiego jaru, lub od łacińskiego mater terra, co oznacza matka ziemia. Jak jest naprawdę, zapewne nigdy się nie dowiemy. Przez stulecia zmieniali się właściciele Matery – Rzymianie, Bizantyjczycy, Longobardowie, muzułmańscy władcy Bari i Frankowie. Dopiero połowa XI wieku i podbój przez Normanów, następnie rządy pochodzących z Hiszpanii, Aragończyków, przyniosły pokój Materze. Zaczęto budować pałace, powstała katedra, którą ukończono w XIII wieku. Romańska budowla pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i Świętego Eustachego po przebudowach ma barokowe wnętrze. Wyjątkiem jest wykonany w stylu bizantyjskim fresk przedstawiający Marię, tak zwana Madonna della Bruna, oraz renesansowa szopka. Wraz z rozwojem centrum Matery przeniosło się do tak zwanego Piano, a w XVI wieku siedziba władz znajdowała się na Piazza del Sedile. W następnym stuleciu miasto stało się stolicą Bazylikaty, którą w czasach napoleońskich przeniesiono do Potency. Nieco na uboczu ponad miastem wznosi się pochodzący z początku XVI wieku zamek Tramontano. Budował go hrabia Matery Giancarlo Tramontano. Nigdy go nie ukończył, gdy zażądał od mieszkańców Matery 24 tysięcy dukatów na spłatę swoich długów, doszło do buntu i hrabia został pobity na śmierć. Mimo że zamek nigdy nie uczestniczył w walkach, to jednak jego fosy były miejscem ćwiczeń polskich żołnierzy. W 1944 roku w Materze otwarte zostały szkoły polskich podchorążych, w tym artylerii, którą ukończył słynny pisarz eseista Gustaw Herling Grudziński. Dwuletni pobyt kilkuset Polaków w Materze upamiętnia tablica okolicznościowa na budynku tutejszej szkoły podstawowej. Przez stulecia poniżej zamku, u stóp miasta, na zboczach Jaru rozwijały się przedmieścia Sassi. Większym i starszym z dwóch Sassi jest Sasso Caveoso, czyli jaskiniowe, ze skromniejszymi domostwami, czasem w całości wydrążonymi w wulkanicznej tufowej skale. Sasso Caveoso ma układ widowni teatralnej, a jego zabudowa tworzy labirynt uliczek i zaułków zawieszonych nad pionowym urwiskiem. Uliczki i przejścia niejednokrotnie biegną po dachach domów. Nieco mniejsze jest Sasso Barisano, czyli położone w kierunku Bari. Groty w tym Sasso są jedynie częścią budynków wzniesionych przed nimi. Zabudowa tego Sasso wygląda na zamożniejszą.
Zanim powstały Sassi di Matera, 9000 lat temu mieszkali tu paleolityczni myśliwi. Jaskinie przez nich zamieszkiwane, także te po drugiej stronie rzeki Gravina, były wykorzystywane w średniowieczu przez mnichów i świeckich uciekających od VIII wieku z Azji Mniejszej, Syrii i Armenii. Na terenie Matery znajduje się blisko 150 kościołów wykutych w skale. Część z nich jest dobrze zachowana, inne w długiej historii miasta zmieniały swoje przeznaczenie, stawały się domami lub miejscem trzymania zwierząt domowych. Jednymi z najciekawszych są świątynie wykute w skale Monterone, zwieńczonej krzyżem i otoczonej galerią, z której rozpościerają się malownicze widoki na jar i miasto. Większy z kościołów, wielokrotnie przebudowywany, to Santa Maria de Idris z freskami z XVII wieku. Mniejszy, San Giovanni in Monterone, określany czasem jako krypta, powstał już w IX wieku i zachowały się w nim freski z XII wieku. Niestety, ze względów bezpieczeństwa nie można ich było sfilmować. Jak wyglądało wnętrze takiego kościoła, można się przekonać, zwiedzając muzeum Casa Grotta, położone poniżej po drugiej stronie Monterone. Muzeum składa się z mieszkalnej groty, newiery, czyli skalnego zbiornika na śnieg, oraz wykutego w tufie kościoła. Najciekawszą częścią muzeum jest typowe mieszkanie z autentycznym wyposażeniem z czasów, gdy groty w Materze były zamieszkiwane przez ludzi. Wspólne pomieszkiwanie ze zwierzętami domowymi, skromne wyposażenie, niewielki stolik do posiłków z jedną wspólną miską – to wszystko pokazuje, w jak ciężkich warunkach przychodziło żyć mieszkańcom Sassi di Matera. Wewnątrz panowała wilgoć. Temperatura była stała i wynosiła około 15 stopni. W czasach, gdy pojawiła się elektryczność, żarówki domostw podłączone były do oświetlenia ulicznego i zapalały się oraz gasły wraz z nim. Nie dziwi, że w tak trudnych warunkach była wysoka śmiertelność wśród nowonarodzonych dzieci, ponad 50%, szerzyły się choroby i średnia życia była krótka. Mieszkańcy sąsiednich grot tworzyli wspólnoty. Mieli wspólne zbiorniki na wodę, piec do pieczenia chleba, miejsca spotkań towarzyskich, tworzyły się silne więzi. Świat ten przestał istnieć po II wojnie światowej. Tuż po zakończeniu tej wojny pisarz i malarz Carlo Levi, zesłany przez faszystów do Bazylikaty, na podstawie swoich przeżyć, w tym wizyt w Materze, napisał książkę Chrystus zatrzymał się w eboli. Książka wstrząsnęła włoskimi elitami. Włochy po wojnie zaczęły się błyskawicznie rozwijać. Powstawały autostrady, kwitł przemysł samochodowy i modowy. Społeczeństwo było coraz zamożniejsze i nie było do pomyślenia, by ludzie mieszkali w jaskiniach, jak przed tysiącami lat. Matera została uznana za wstyd Włoch. W 1952 roku premier Alcide de Gasperi zarządził przymusowe przesiedlenie mieszkańców Sassi di Matera do nowych domów. W zamian za komunalne mieszkanie w nowej części miasta stare przechodziło na własność państwa, które po dziś dzień pozostało właścicielem 70% nieruchomości na obszarze obu Sassi. Koszty społeczne przymusowego przesiedlenia były wysokie. Zerwane zostały więzi sąsiedzkie, wielu wracało na noc do starych mieszkań, skąd byli wyrzucani przez policję. Sassi di Matera powoli pustoszały. Pozostały niezamieszkane przez blisko 30 lat. W 1986 roku wydano prawo, które ponownie umożliwiło zamieszkanie w zabytkowej dzielnicy miasta. Co więcej, stuletnia dzierżawa nie kosztowała nic, a mieszkaniec zobowiązywał się jedynie do odrestaurowania domów, których koszty w dużej mierze pokrywały władze. Remont miał być przeprowadzony z zachowaniem wyglądu, kształtu dachu i kolorystyki. 7 lat później Sassi di Matera zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Powoli z miejsca, którego Włochy się wstydziły, Sassi di Matera stały się turystyczną atrakcją przyciągającą tysiące turystów, a także filmowców.
Filmów w Materze powstały już dziesiątki. Najstarsze tuż po wojnie. Co ciekawe, Sassi di Matera grały rolę innych miast, położonych na przykład na Sycylii, jak w filmie Giuseppe Tornatore – Sprzedawca marzeń. Najczęściej były wybierane do odkrywania roli Jerozolimy, między innymi w nowej ekranizacji Ben-Hura, Marii Magdalenie i najgłośniejszym z nich – Passi w reżyserii Mela Gibsona. Największy filmowy rozgłos przyniósł jednak Materze ostatni jak dotąd film o Jamesie Bondzie – Nie czas umierać. W 20-minutowej sekwencji Matera w połączeniu z ujęciami z innego miasta Grawiny i elementami dorobionymi komputerowo jest tłem zapierającego dech w piersiach pościgu, obejmującego m.in. plac katedralny, na którym ląduje motocykl, i Piazza San Giovanni z agentem 007 otoczonym przez wrogów w słynnym Astonie Martinie. Podczas naszego pobytu kręcono kolejny film, w którym Matera ponownie grała Jerozolimę. Czy Book of Clarence okaże się udaną produkcją, dowiemy się z sal kinowych. Ciężko jest rozstawać się z Materą i jej magiczną atmosferą. Wieczorem, kiedy w polskich miastach życie powoli zaczyna zamierać, to tutaj, jak w każdym włoskim mieście i miasteczku, dopiero zaczyna ożywać. Pojawia się gwarny tłum. Wielu zatrzymuje się na punktach widokowych, by podziwiać magiczny urok Sassi, rozjaśniony ulicznymi lampami i światłem księżyca w tę bezchmurną noc. Na kolejną podróż tradycyjnie zabierzemy Was po Polsce. Będzie to kolejna podróż w czasie i przestrzeni, czyli podróż po Polsce z małą dawką wiedzy historycznej. Dziękujemy za oglądanie naszego kanału, a jeżeli chcesz do nas dołączyć, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek. Dziękujemy i pozdrawiamy, tym razem z Włoch.